Witam na kanale Tu Usta Gary. Dzisiaj kolejny keto dzień będziemy przygotowywać posiłki do pracy. Pierwszą propozycją są puszyste muffinki z bekonem i serem. Do ich przygotowania będziemy potrzebować boczek. Ja mam porcję na 9 muffinek. Podsmażamy na patelni przez chwilę z obu stron. Boczek nie powinien być spieczony. Przesmażony odkładamy na bok, aby lekko przestygł. W tym czasie przygotowujemy masę jajeczną. Potrzebujemy 8 całych jajek, 100 g serka mascarpone. Doprawiamy to pieprzem oraz solą. Dodajemy także pół łyżeczki suszonego czosnku. Całość blendujemy przez chwilę na gładką masę. Na koniec dosypujemy około 1 łyżkę posiekanego szczypiorku i przez chwilę mieszamy. Do formy na muffinki wkładamy podsmażony bekon. Jeśli macie inną formę niż silikonowa, należy ją wcześniej natłuścić. Gdy bekon będzie już w zagłębieniach, wypełniamy je do 3/4 wysokości przygotowaną wcześniej masą jajeczną. Do środka wkładamy ulubione dodatki, u mnie są to pokrojone suszone pomidory, czarne oliwki oraz w ostatnim rzędzie jest to grecki ser podpuszczkowy. Na górę kładziemy starty żółty ser. Tak przygotowane muffinki wkładamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na około 30-35 minut. Po ostudzeniu muffinki są już gotowe. Z podanych składników wychodzą dwie porcje. Listę składników oraz makro znajdziecie na końcu filmu, a także w opisach pod filmem. Przechodzimy do dania drugiego. Będzie to gulasz z wołowiny z wronowaru. Do jego przygotowania potrzebujemy kilku niewielkich pomidorów, paprykę, cebulę oraz kilka ząbków czosnku. Wszystko kroimy na mniejsze części. Jeżeli macie wolnowara, takie danie można przygotować w pojemniku żaroodpornym, wstawiając je następnie do piekarnika. Na dno wolnowara układamy masło pokrojone w paski i mięso gulaszowe, a następnie czosnek, pokrojoną cebulę, paprykę oraz pomidory. Całość doprawiamy pieprzem oraz solą. Nie dolewamy żadnej wody, sos powstanie z masła oraz soków, które puści papryka oraz pomidor. Całość przykrywamy pokrywką i uruchamiamy urządzenie. Danie będzie gotowe po około 7 godzinach na pierwszym ustawieniu mocy i po około 4-5 na drugim. Jeśli danie przygotowujecie w piekarniku, temperaturę należy ustawić na 120 stopni i piec przez 5-6 godzin. Tak wygląda mój gulasz po przyrządzeniu. Z wodnych składników listę znajdziecie na końcu filmu lub w opisach pod filmem. Wychodzą dwie porcje lub danie na cały dzień dla dwóch osób. Mięso jest bardzo delikatne i z łatwością można je przerwać na mniejsze kawałki. Trzecią propozycją jest koktajl borówkowy. Do jego przygotowania potrzebujemy po około 100 ml niesłodzonego napoju migdałowego, mleczka kokosowego, aromat waniliowy, garść borówek oraz 2 listki mięty. Całość blendujemy przez chwilę i przelewamy do wybranego naczynia. Dekorujemy borówkami i liśćmi mięty. Zamiast mleczka kokosowego można użyć na przykład śmietanki 36%. Tak wyglądały dzisiaj moje propozycje posiłków do pracy dla Was. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania i podzielenia się opinią, jak Wam przypadły do gustu. Słyszymy się w kolejnym filmie.